Cześć, to ten Farel i witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Stumble Guys. Moi kochani widzowie, z okazji święta dziękczynienia do gry został dodany nowy event, który polega na tym, że po mapie biegają indyki. W dzisiejszym odcinku sprawdzimy, co możemy zrobić z takimi indykami, czy można na nie wsiąść, czy można nimi rzucać, czy można te indyki wystraszyć, biegając przebranym za lisa lub wilka, a na koniec ubierzemy skin małego indyka i sprawdzimy, czy przygarną je do swojego stada. Jeżeli podoba ci się event z indykami, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, jeżeli jesteś nowy, a teraz zaczynamy. Moi kochani, zobaczmy, co się dzieje w gierce. Na początku wejdźmy w nowości i jak widzicie, coś tam w krzakach się rusza. Czyżby zagubiony Stumble, a może łowca nagród? Lub z innej planety dinozaur Golgogul? Nie, to stado indyków. Przez ograniczony czas na niektórych mapach Stumble Guys czyha zupełnie nowe zagrożenie. Indyki! Moi kochani, mamy event w gierce, więc sobie sprawdzimy za chwileczkę te indyki, ale zanim oczywiście to zrobimy, przydałoby się sprawdzić, co mamy w sklepie. Czy jest jakaś fajna nowa oferta? Czekajcie, tutaj coś widziałem. Koło cyber ofert. Ej, ten skinek jest mega fajny, Battle Angel. Czy tutaj jest do trafienia jakaś rzadka rzecz? Nie jest. 90 gemów, no dobra. Na początku sobie, moi kochani, oczywiście zakręćmy darmowym kołem. I mam nadzieję, że trafię tego kurczaka, który jest na tym kole fortuny, bo przydałby mi się dzisiaj do tego odcinka. Idealnie by pasował. I uwaga, 5 klejnotów. Może być. Szkoda, że nie legenda. Lecimy z kolejnym kołem. Szczęśliwe kręconko. I proszę bardzo. Nietypowy. Nie. 3 żetony niestety. Szkoda. Jeszcze jedno darmowe kręcenie. I uwaga, i uwaga. Zwykły skinek. Nie no, 10 klejnotów, no czemu nie zwykły skinek? Ja powiem wam tak, ja będę chciał skolekcjonować wszystkie skiny, więc no niestety te zwykłe też by mi się przydały, co nie? Dobra, pierwsze 3 losowania były, teraz sobie wejdźmy na skinki oczywiście epickie. Tutaj możemy trafić coś specjalnego, tutaj opatrzcie na to, tutaj możemy trafić tego kurczaka, więc może dzisiaj faktycznie się zaczajmy na tego kurczaka. Walniemy na początek 5 spinów, bo były już 3 spiny, teraz jeszcze walniemy 5 spinów i mam nadzieję, że kurczę ten rzadki kur... Legenda na dzień dobry, ale duplikat. Szkoda, że nie nowa jakaś. I uwaga, okej, to jest nowy skin, którego jeszcze nie mam. Dajcie kuraka, dajcie kuraka, może być te kurczątko. Epicki, tego też nie mam. Eksterminator. Jeszcze 2 zakręcenia. Dawaj, dawaj. Jest! Mam lisa i będę ganiał indyki. To będzie dobre. Raczej to był wilk, przepraszam. O kurcze. I fajny swamp troll. Tak wyglądają skiny, które trafiłem. Szkoda, że nie udało się trafić kurczaczka. Ja oczywiście tutaj przybieram postać naszego nowego skinka. Takiego Silver Fox. Mega fajnie wygląda, mi się podoba. I uwaga, jaka mapka nas czeka. Proszę bardzo. Tilefall. Tak to się chyba czyta, a są indyki na tej mapie? Nie ma, ale to by było mega śmieszne, jakby indyki detonowały, jakby indyki wybierały nam trasę. Okej, okay. Udało mi się przeskoczyć. Jestem. Ajajajaj, najgorzej. Najgorzej, kurczę. Ej. Ci ludzie już ogarniają tutaj. Dobra, będę. Na spokojnie. Ha, ha, ha. 11. Kolejna mapka to Block Dash. Tutaj na pewno nie będzie indyków, ale by było mega śmieszne. Jakby z laserami były, jakby z blokami były jeszcze tutaj. I są indyki, co ja gadam? Indyki też są na tej mapie, ale wiksa. Dobra, dobra. Jak tego indyka na przykład strącić? Nie da się. On po prostu mnie blokuje. No tego się nie spodziewałem. Jak kozacko gulgają. Co jest? Zarąbiste, dobra. Już 4 osoby spadły, więc na easy. Jest lisek chytrysek, jest wilk, zobaczcie. Idealnie do siebie pasujemy. Będziemy polowali za chwileczkę na te indyczki. Czy ja jestem w stanie na przykład, dobra, musimy skoczyć na klocek. Hop. Woo! Pam, 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 pam. Pam, 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 pam. Woo! Dobra. To jest tak easy, ten block dash, że koniec świata. Okej, znaleźliśmy indyki, ale niestety one były zblokowane i nie mogliśmy nimi nic zrobić. A prawdopodobnie można nimi rzucać. Można na niego wsiąść, więc sobie sprawdzimy, czy faktycznie tak jest. A finałowa runda to Lost Temple. I z indykami jest Lost Temple. Dobra, ja mogę tutaj oddać komuś mina. Mamy 2 wilków i lisek. No dobra, hop. Aha. To nieźle, żem się tutaj, moi drodzy, zaprezentował na dzień dobry.
bo chcę zobaczyć te indyki. Co się z nimi robi? Halo, pani indyk, mogę pana złapać? Nie mogę, a mogę na ciebie wsiąść? Przejechać na takim indyku mogę? No, panie indyk, chodź pan tutaj. No patrz! No wilk chce cię złapać, okej? Okay? Przez chwilę na nim stanąłem, więc można na nim stanąć, ale nie da się go w żaden sposób złapać. Może muszę mieć jakąś emotkę, którą mogę łapać, a ja takiej emotki nie mam. Jeżeli widzowie wiecie, jak mam to zrobić, żeby takiego indyka na przykład podnieść, dajcie znać w komentarzu. Tutaj oczywiście oddałem gierkę, bo chciałem zobaczyć, na czym polegają te indyki, ale nie przejmujemy się, lecimy dalej. Otrzymujemy oczywiście expa, pucharki i tak dalej. I sprawdźmy sobie faktycznie może card. Może w karnecie byśmy mieli coś takiego, co... Może jakaś emotka, dzięki której będę mógł coś używać. Sprawdźmy sobie... Animacja zaczepki. Okej, skinek niewidzialny. Animacja, dzięki przepustce Stumble Pass blokujesz nagrody, no dobra, dobra, dobra. Dobra, moi drodzy, mówiłem wam, że 5 dni do końca zostało. Aktywuję ten Stumble Pass specjalnie dla was, więc zostawcie łapkę w górę. 1200, o kurczę, trochę dużo. Dobra, trzeba przejść do sklepu. No i oczywiście kupujemy na moim koncie już ponad 8000 żetonów, więc niezła sumka. Aktywujemy ten pasik. Losowa skórka lub rzadkie. Tutaj mogę na to kliknąć. Kliknąłem i co się dzieje? To jest mój pierwszy karnet, że tak powiem. Dajcie kurczaka, dajcie kurczaka, dajcie kurczaka. Epicki, 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 rzadki. Epicki. Deep Driver, mogę go od razu wyposażyć. Nie chcę. Mamy też tutaj Luchadora. Okej, okay, nie kumam tego, dlaczego tak było, ale dzięki, dzięki. Odbieramy sobie kolejne bonusy i mamy jakieś... Mamy tutaj jakiś ukłon, mamy też losową skórkę, więc zakręćmy sobie kołem. Czy jest tutaj kurczaczek? Nie widziałem tej kurczaczka, ale jest pingwinek. Jest! Tak, stój! Nie chcę banana! Tak jest, mamy to! Mały indyk, moi kochani! Zarąbisty! Jak ja go od razu ubieram. Kolejne gemy, no i to mi się podoba. Mogę odebrać? Tak, tutaj za 30 gemów mogę kupić kolejny. Dobra, kupimy kolejny poziom. Zakręcimy sobie kołem i kupimy sobie jeszcze jeden poziom, żeby odblokować kolejną emotkę i sobie ją przetestujemy. O, jaki kurczaczek też fajny. Mikołaj? Na święta? No i pięknie, dziękuję. No i animacja zaczepki. Odbieramy. Dobra, teraz sobie... Sprawdźmy jeszcze na dole, co mamy. Mogę to odebrać. Mogę odebrać kucharza. Kręcimy kołem. O, proszę, takiego chyba nie miałem. Nie, miałem jednak, no dobra. I to wszystko, jeżeli chodzi o nagrody. Dostosujmy sobie teraz naszą postać. Mamy coś takiego, mamy coś takiego. Mamy zaczepkę. Hej, hej, hej. I mamy ukłon. Okej, no dobra, no to weźmiemy po prostu to. Nowe kroki też mamy, takie piorunujące, więc bardzo fajne. Używamy. No i oczywiście zmieniamy skina na małego indyczka. Gramy. Floor Flip. Bardzo fajna mapka. Ciekawe, czy będą od razu indyki. Nie ma, ale za to indyk numer jeden, czyli Farel jest... Aha, aha. Był na starcie jako pierwszy. Teraz no niestety... Wow, 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 wow! Wow, 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 wow! Farelinio, dawaj, 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 dawaj! Prawie się wyrżnąłem. Jest git, przyjemnie. Nawet to poszło, ten początkowy etap gry. Dobra, niech się kostka splipuje. Tak jest, flip, flip. 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 O! Dobrze, dobrze, dobrze. Prawie ubili kurczaka. No i dobra, jesteśmy już prawie przy końcu. Nie, 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 nie. Dobra, nie trolujcie. Dobra! Udało się! Łatwiutko. Mam nadzieję, że w tej mapie będą indyki i że uda mi się kogoś na przykład przyblokować indykiem, żeby nie mógł przejść do mety. Byłoby to naprawdę zabawne, więc sprawdźmy, czy się tak da zrobić w ogóle w tej gierce. Tak, zobaczcie! Piwo spasz. Bardzo fajna mapka. Więc zaczynamy. Ja tu będę trollował graczy. I udawał indyka. Kurczę, jak mnie przepchali! Panie indyku, proszę mnie zostawić! Dobra, czy ja ich dogonię w ogóle? Ile ich tu jest? Co jest? Dobra. Czy taki indyk? Dobra. Jestem tutaj. Hop. Okej, okej. Tutaj mamy
chłoptasia, który dostał kulą. Ja stanę tutaj na bramce i nie będę chciał przepuszczać. Gdzie Lisek? Odejdź, to są moje indyki. Moje indyki, wypadł. Dostał gonga, ty też wypadł. Patrzcie, blokuj go indykiem. Zblokowałem go indykiem, niestety odpadłem. Ale jak widzicie, można komuś zablokować drogę indykiem. Można powiedzieć, że taki mit potwierdzony. Zalosujmy sobie jeszcze 5 razy epicką skórką. Zobaczymy, czy coś wypadnie fajnego. I uwaga, epicki doktorek może być. O, nie no, znowu ta sama postać. Myślałem, że to będzie ten niedźwiadek. Yeti. Takiego chyba Yetiego jeszcze nie miałem, tak, zarąbisty. Generalnie się cieszę, że udało mi się wydropić tego kurczaczka. Diabełek, diabełka mam. I jeszcze jest legendarny lisu. Wow. I mamy, moi drodzy, też lwa. Sprawdźmy sobie, czy ja w legendarnych przypadkiem nie mam lisa. Nie mam lisa, a jest taki lisek fajny, chytrysek, który elegancko wyganiał. A nie, to jest Red Panda. Ja myślałem, że to jest lis. No dobra, będziemy musieli na nią zapolować. Spójrzcie na to, jaki przepiękny. Fajne są te skinki, nie ma co gadać. Kolor twarzy muszę zmienić. Czy ja u kurczaka mogę coś zmienić? Nie mogę nic zmienić u kurczaka. No dobra. O, to ubierzmy sobie tym razem lisa i wygrywamy tą gierkę. No to teraz sprawdźmy, czy te indyki przypadkiem nie boją się takiego lisa chytrysa, który by wpadł do kurnika z indykami. No i tam by był dym. Właśnie, teraz mam dla was, widzowie, zagadkę. Jak się nazywa dom dla indyków? Skoro dla kur jest kurnik, to dla indyków jak będzie? Indyknik? Dobra, panie indyku, proszę zejść mi z drogi. Skopa, masz skopa, drugi raz skopa. Dobra, indyki się nie boją jednak lisa. Więc mi to balony. Dobra, uwaga, uwaga. Cyk, tak szybciutko. Przechodzimy, cyk, cyk, cyk. Nie ma co gadać, te indyki są naprawdę delikatnym utrudnieniem. Więc fajnie, że coś takiego dodają w święto dziękczynienia. Co jest? No złaś. Przegram. No co za głupi. Co za głupi lisek. Dobra, o mały włos bym przerżnął, 16 dochodzę. Jednak nie jestem takim lisem chytrysem, jak się by wydawało. Ale jak ja elegancko tańczyłem w prawym rogu tego. Jaka kolejna mapka? O kurcze! Kurcze pieczone, indycze pieczone. Zobaczcie, przecież my zrobimy z tych indyków tutaj galaretę. Są indyki? Nie, nie ma, ale by było śmiesznie, jakby jeszcze indyk był na tej mapie. Wyobrażacie to sobie? Jakby indyk dostawał z tej rakietnicy? Uwaga, uwaga, chcą nam tutaj przejąć. O kurczę, trafił mnie idealnie. A, bo on się odbił z tarczy, dobra. Tutaj mamy dwóch ziomków, którzy blokują spota. Dobra, dobra, chodź, 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 chłopie. Łap rakietę. Dobra, podnosimy flagę, flaga przejęta. Wjeżdżam tutaj w teren. Boom, dawaj, dostajesz, dostajesz, okej. Okay. Farlinio, nie daje się. Okej, okay. Szybko, 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 Faro. Teraz, blomba. Rakiety są zarąbiste, to jest fajna mapka. Mega ją lubię. O kurczę, nie, nie spada, nie spada. Dobra, git. Spadłem, 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 muszę cofnąć, muszę cofnąć. Obracam się i bomba. Dobra, przyjął, wypadł za planszę. Dobra, muszę podnieść tą flagę, muszę podnieść tą flagę, bo inaczej będzie przypał. Dobra, neutralna strefa. Wypadł, chłopie. A tu troszeczkę potańczę, tak mnie z bliska nie trafisz jak coś. Widziałeś? Idealnie cię dopadłem, idealny clinch. Dawaj, 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 pomóż, 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 stary. Okej, okay. Tu przejęte, środek, środek, środek musi być nasz. Wypadł. Nie trafiłem. 38 sekund. Dobra, muszę. Okej, okay, udało mi się go trafić. Muszę muszę odbić wszystkie flagi. Wypadł mi stąd też. 9-2. Dobra, jestem najlepszy. 23 sekundy już, raczej na misję grozi. Nie, nie trzymaj się. Dobrze, ale to zrobiłem. Specjalnie się podbiłem rakietą, żeby wrócić na mapę. 200 IQ. Big brain, big brain. Wypad, wypad, wypad. 4-8, dobra, dzięki stary. Że ten chłop jeszcze mi pomógł powrócić na mapę. Nie mam pytań.
Przechodzimy łatwiutko, moi drodzy. Lise Chytrysy górą. Zostało 2, 4, 6, 8 osób. Czemu ja zawsze liczę te osoby, jak jest na środku napisane jak byk? Dobra, mam nadzieję, że uda mi się wygrać. O kurcze! Odkurzacze i fontanna lawy. No to może być ciekawe. To może być ciekawe doświadczenie. Dobra, 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 wypadł, 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 wypadł. Okej, 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 prawie dostałem, prawie dostałem. Dobra, sfokusujcie się na kogoś innego, nie na mnie. Tutaj na ziomka, tak jest. Tutaj powinny być jeszcze indyki, to by był taki rozpierdziel. Wyobrażacie sobie jeszcze, jakby to było na przykład z 20 indyków? To by nie było gdzie chodzić! I te indyki by tak latały, odbijane przez te odkurzacze. Ja nazywam to odkurzacz, ponieważ mam taki sam odkurzacz Roomba i on podobnie wygląda! Aaaa! Odwalcie się! Nie no, kolejny ewoluował na czerwony! Widzowie, stawcie łapeczkę w górę, a na pewno wtedy wygram, jak jeszcze nie zostawiłeś. Dobra. Czy mi się wydaje, czy kolejny ewoluował? Jest! Tak jest, zwycięstwo, moi drodzy! Napiszcie w komentarzu, Farel, ty lisie chytrysie! Wygrałeś to! Nice! Jeżeli się podobało, zostaw łapkę w górę, subskrybuj kanał, a my widzimy się już w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, hej!